Jest 22. Jedziemy. Jak zwykle powołuję się na tę wspaniałą książkę, która w wyjątkowy sposób opisuje dzieje emocji, które ludzi wiążą i dzielą, i tak już od tysiącleci. Witam Was wszystkich, szczególnie tych, którzy są z nami po raz pierwszy. To jest 19 raz, kiedy streamujemy, tak to się teraz nazywa. Bardzo jesteśmy podminowani dzisiejszym odcinkiem, a szczególnie ja też, ponieważ od razu zdradzę, dzisiejszym gościem będzie kobieta. Ale najpierw witamy wszystkich naszych cudownych patronów, a naszym głównym patronem jest marka dr Irena Eris, która upiększa damy, ale też wspomaga artystów, między innymi nas. Ja podwójnie dzisiaj emocje mam, podwójne, bo po pierwsze, jak się okazało, moja żona, czyli najbliższa mi kobieta, uczy się obcych słów, na przykład streaming, tak, już wie, co już to jest. Wiem, po raz 19 go wymawiam. Ale dzisiejszym gościem jest moja koleżanka, prawie z przedszkola, a w każdym razie z wczesnych lat szkoły podstawowej. I razem siedzieliśmy w ławce na Moliera, w szkole. O wszystkim i o szczegółach i o wszystkim opowiemy w trakcie. Oglądajcie nas. Dobra, jedziemy. W pędz. To jest Zosia Rudnicka. Mówiłem już o tym, koleżanka szkolna, i jest to dla mnie bardzo szczególny moment, ponieważ w takiej roli jeszcze nie byliśmy, choć spotkaliśmy się jako dzieci w szkole. Później wielokrotnie rzucało nas w różne okoliczności, gdzie stykaliśmy się na dłużej lub na chwilkę. Raz się spotkaliśmy w pracy, w teatrze. Tak, w Tarnowie. W Tarnowie. I było to spotkanie przy moralności pani Dulskiej, którą reżyserował Krzysztof Miklaszewski. Tak. Ale mniej mnie interesuje takie faktograficzne potraktowanie tego naszego spotkania, oprócz niż, mniej mnie interesuje, niż to, co się w nas dzieje, jak to życie trwa. Bo w dzisiejszej naszej cywilizacji cyfrowej w Wikipedii można fakty sobie przeczytać. Przede wszystkim. Tak? Przeważnie do Wikipedii, chyba że ktoś chce sobie dodać strasznie powagi i dopisuje sobie do życiorysu jakieś sukcesy. Ja muszę sobie poprawić, bo mam takie dziwne rzeczy tam wypisane. Ale ja przeczytałem, tak, i tam nie wydaje się, żebyś tam specjalnie się tam napuszyła. Tam napuszyła. Jest prawda. Ale aktorką takie rzeczy są podkreślone, które nie były ważne, to znaczy może były ciekawe w moim życiu, ale nie takie ważne i świadczące o tym, co ja umiem. Rozumiem, bo ja też jak ktoś mówi, że wymieniając moje nazwisko, że
na przykład kompozytor, to zawsze mi się przypomina, że był taki kompozytor, który nazywał się Jan Sebastian Bach. I tak. Czuję się speszony lekko wtedy. Więc rozumiem, o czym mówisz, tak, że jak no piszą tak, ci aktorka, aktorka, no to Boże Święty. No. To ma, od razu ci się przypomina, ja wiem kto? Meryl Streep. Na przykład Meryl Streep. Rozumiem cię doskonale. Wcale nie znaczy, że w tych rzeczach, w których wystąpiłaś, nie obdarzyłaś nas swoim wdziękiem odwiecznym zresztą. Mówię odwiecznym, ponieważ nie zauważyłem, żebyś także udawała dwudziestolatki. No to jest trudne i nie ma takiej potrzeby, myślę. Właśnie. Każdy wiek ma swoje fazy, zalety. To nas łączy. Tak. Mam podobnie. Chciałbym wrócić więc do tych kilkudziesięciu lat wcześniej i zapytać się o taką rzecz, że często opowiada się o tym, że skończyłem taką czy inną szkołę i co z tego wynika, jakie sukcesy. A mnie, ja dociekam nie tylko na sobie, tylko pytam swoich gości także o to, jak to wpłynęło na życie, ale od strony odbioru tego życia, czyli jakby poczucia bycia w życiu, bardziej mi chodzi o to niż o sukcesy. Więc jak się spotkaliśmy na Moliera w Warszawskiej Szkole Baletowej w jednej klasie któregoś roku, to w moim życiu to zmieniło nadzwyczajnie dużo. Sam fakt znalezienia się w tej szkole. Nie konsekwencje później, tylko od tego momentu zaczyna się właściwie moje nowe życie. Jak to z tobą było? To znaczy ja od dziecka chciałam tańczyć, byłam takim ruchliwym dzieckiem. Chodziłam na jakiś balet w Krakowie, no i w końcu z mamą wymyśliłyśmy, że może jednak szkoła baletowa. I przyjechałam do Warszawy na egzamin, zdałam ten egzamin. Jeszcze powiem zabawną rzecz, że moją mamę prosili na salę, żeby zobaczyć, czy ja się nie roztyję później. Były takie sposoby badania, jak te dzieci w przyszłości będą wyglądać. No i to się wiązało jeszcze z tym, że musiałam wyjechać z domu, zamieszkać w internacie w szkole baletowej w Warszawie. Też tam mieszkałem. W internacie byłeś chwilę, tak? Nawet nie chwilę, dwa lata. Au, to ja nie wiedziałam, że byłeś w internacie. Tym samym, zresztą co i ty. Ale w innym pokoju. No w zasadzie nie było koedukacyjnych pokojów. Nie, ale ten internat był bardzo dziwny. Na parterze były dwie sale i ostatnio jak poszłam i zobaczyłam salę, w której spałyśmy przez ileś lat, na poddaszu z dwoma oknami małymi i te no trochę wstrząsające. Zresztą Hania ma takie nasze zdjęcie z tej naszej sypialni. No ale poza tym szkoła bardzo mi się podobała i byłam zadowolona, że jestem w Warszawie i w takiej szkole. Ja pamiętam z tego i bardziej o to pytam, że przeniosłem się z kompletnie innej rzeczywistości, powojennej, bardzo siermiężnej, w Warszawie. Ty miałeś to szczęście, że urodziłaś się w niezburzonym Krakowie. Tak. I to ja się na Grodzach wychowałem w Warszawie. I dla mnie znalezienie się na Moliera, gdzie nam zafundowano marmury. No, rzeczywiście wnętrze piękne i takie od razu unoszące człowieka wyżej. Można by powiedzieć, że to było godnościowe dla człowieka w gruzach wychowanych, jak się znalazł w tych marmurach. Mimo, że miałem 10 lat czy 11, to było dla mnie wielkie przeżycie i poczułem się bardzo nobilitowany wtedy. To znaczy marmury były piękne, ale nasza szkoła przez jakiś czas była obłożona, nie wiem czy pamiętasz, rusztowaniami. Bo robiono elewację i budowano Teatr Wielki. Także dopiero jak się wyszło na krakowskie przedmieście, było pięknie, a tak to było średnio. Otoczenie szkoły było marne. No była budowa po prostu. Tak. Zresztą to, z tym się moje doświadczenia i przygody też wiążą, ponieważ jak już nasi wychowawcy zasnęli, to z kolegami z latarkami wymykaliśmy się zwiedzać budowę Teatru Wielkiego i ganialiśmy się z portierami.
A myśmy po rusztowaniu chodzili, albo wychodziłyśmy na dach. Też jakieś miałyśmy takie pomysły. Ale wracając jeszcze do szkoły, to trzeba o niej opowiedzieć, jaka ona była piękna. No pewnie. Że na dole są takie piękne marmurowe kolumny, marmurowe, co to, jak to się nazywa, podłoga marmurowa, piękne posadzki, piękne schody. Na pierwszym piętrze klasy, także się na końcu korytarza była pierwsza klasa, na jednym końcu, a na drugim dziewiąta. I przez tą edukację szło się wzdłuż tego korytarza na sam koniec i to była matura wtedy. A na drugim piętrze były sale baletowe. Natomiast trzecie piętro to było poddasze, gdzie były sypialnie i piękny taras, który teraz zarasta chaszczami, ale był bardzo ładny. Tak, tam spędzaliśmy przerwy. Tak, można było wejść wtedy, tak. Ale jeszcze jedna rzecz była ważna, która wtedy w Polsce... Jeszcze była aula do występów. Sala teatralna. Tak, właściwie. Ona się nazywała aulą, ale tak, to sala teatralna. Widownia, scena, światła, kurtyna. Nastawnie, kurtyna, tak. Wszystko było. Ale chcę przypomnieć tak. Jedną rzecz, że to nie był czas, kiedy w wyposażeniu klas każdy uczeń miał swoją szafkę w ścianie. Szufladę i szafkę. Szufladę też. I szafkę. Tak. I nie było to zwyczajne w polskich szkołach wtedy. To była dosyć wyjątkowa sytuacja. I teraz to znamy raczej z filmów, te korytarzowe szafki. No natomiast tak. Myśmy to mieli w klasach. Jak również nie siedzieliśmy w ławkach, tylko były krzesła i stoliki. Tak. Czyli już właściwie od początku wszystko było inaczej. No wszystko inaczej. Taka internat w szkole, stołówka w szkole. No, ciocie. Tak, wszystkie panie sprzątające, doglądające to były ciocie. Ciocia Szmitkowska była kiedyś. Taka starsza pani miła, wrzaskliwa, której się wszyscy bali. Ja pamiętam tę szkołę, że wszyscy zachowywali się tam inaczej. To znaczy, szkoła mi się kojarzy, jak tak. Później chodziłem z różnych przyczyn do szkół, gdzie moi synowie się uczyli, to pejzaż był kompletnie inny. Nawet nie chodzi o te marmury, tylko chodzi o sposób zachowania się dzieci. Nas tak. Na ta szkoła jakoś, nie powiem wymuszała, bo nie było to pod przymusem i batem, ale jakby było elegancko. Nawet... Było elegancko, spokojnie, nikt nie wariował na korytarzu. Nie pamiętam mobbingu, nie pamiętam bujek między uczniami w zasadzie. Nie. Było mało chłopców, nie było komu się bić. No to prawda, no. Tak. Oprócz tego, że ponieważ byłem jeden w naszej klasie, to no parę właśnie, razy chciałeś się mnie pobić. To prawda? Parę razy chciałyście mnie pobić. Taki byłem irytujący, widać. No ale to jakoś tak. Upiekło mi się i nie doszło do tego. I koleżanki swoje wspominam z nadzwyczajnym sentymentem. Także i ciebie, Zosiu. Pozbyłyśmy się jedynego chłopca. Albo opuścił nas jedyny chłopiec. No, miałeś zresztą w tym swój udział, że powiedziałem, że dosyć mam tych bab. Trochę wredne, tak? Nie, no przecież żartuję. Nie, jasne to. Żartuję. Nie, prawda jest taka, że na tancerza się nie nadawałem. To nie znaczy, że jak siedzieliśmy w tej klasie i razem się uczyliśmy, i później się okazało, że życie nas zetknęło. Z wieloma koleżankami się zetknąłem na innym gruncie, także przecież... Tak, ale na artystycznym w sumie, prawda? Bo zostałeś artystą, tylko w innej dziedzinie, jakby niedaleko. Już nie mogłoby być inaczej. Po tej, jak się jest w tej szkole, to już nie można później nie być artystą. No to prawda, jest niemożliwe. To prawda. Wszystko jedno w jakiej dziedzinie. Tak, bo... można nie być tancerzem, ale na pewno jest się artystą. Albo się muzykiem jest, albo tak. Malarzem, albo innym artystą. W każdym razie jest coś tak, taka zaraza w człowieka wstępuje, że już do widzenia. I to było właśnie najważniejsze, o co chciałem cię zapytać, że właściwie przesądzone było, tak. W moim przypadku, że będę artystą w momencie, kiedy tam się znalazłem.
I myślę, że to jakby determinuje każdego, kto się znalazł w tej szkole. Bo to tam by była jakaś taka inna jakość wszystkiego, otoczenia. Ci nauczyciele też jakoś z nami się obchodzili, nie wiem, może lepiej, może... Mieli nas mniej i też byli tak. Do pewnego stopnia wyselekcjonowani. Tak. Także mieli to podejście i taki respekt do tego, bo na pierwszym piętrze były zajęcia ogólnokształcące, a na górze baletowe. Respekt do tego, co my robimy na tej sali. A na lekcji baletu towarzyszy zawsze piękna muzyka, wszystko jest takie, no, na jakimś takim dziwnym, wyższym stopniu, prawda? Takie no tak. Troszkę orbitujemy. No tak. Mimo tego fizycznego wysiłku dużego, który prowadzi do tego, żeby pokazać piękno, które w nas drzemie. Kochani, sytuacja jest taka, że większość szczegółów i większość rzeczy, które dotyczą Zosi, wychodzą w naszych rozmowach, ale nie wszystkie. Na przykład w naszej rozmowie nie mówiliśmy o działalności choreograficznej Zosi w Operze Zamkowej w Szczecinie, która to opera jest czymś wyjątkowym. Od bardzo, bardzo dawna, od dziesiątków lat zaprezentowała w tym czasie około 200 przedstawień, z czego znaczną ilość robiła, czyli współpracowała przy ich produkcji moja koleżanka Zosia Rudnicka. Obejrzyjmy film z jednych z prób choreograficznych Zosi. No i później mijają lata, idziemy tym korytarzem, klasa po klasie, zbliżamy tak, się do końca. Ja tak. Doszedłem tylko do czwartej, ty dojechałaś do piątej. Tak. I co, od razu nie, w operze? Nie, ja nie do piątej, do dziewiątej dojechałam. Przepraszam, przejęzdrzenie. Tak, ja przeszłam na drugą stronę ulicy, która już była przygotowana, jeździły samochody, już nie było budowy. Bo w 65 oddano teatr wielki. To był naprawdę wspaniały czas. Piękny, straszny dwór, a ja skończyłam w 67. I zaczęłam pracę na Moliera. To znaczy w operze, przechodząc z tę ulicę Moliera na drugą stronę, weszłam pierwszą portiernią artystyczną i już. Były audycje oczywiście, ale bardzo dużo nas przyjęto. U nas było 20 dziewczyn w klasie, przyjęto 12. Bo to był też taki czas, że nie było dużego zespołu baletowego, to jeszcze ta wojna przetrzebiła artystyczne zawody też. No tak. Wtedy dyrektorem była Maria Krzyszkowska baletu. W operze? Nie. W operze? Nie, nie. Kto był dyrektorem baletu?
On się nazywał chyba Korycki, nie Korycki, przepraszam, Kaszubski. Potem był, no wierzę, to sprawdziła i się przygotowała. Nie, Maria Krzyszkowska była później. Później. To mi się chronologia pomyliła. Tak, ale Maria Krzyszkowska była bardzo długo i była jednym z najlepszych kierowników baletu, jakich sobie można wyobrazić. W książce swojej napisałaś, że Gerard Wilk uciekł z powodu dźwigania Marii Krzyszkowskiej. Coś było na rzeczy, niestety. To znaczy, on już nie chciał tego tańczyć, co tutaj tańczył, i ten jakiś taki układ, zależność od tej partnerki. Zresztą przyjechał zespół Beżarta i to był taki zespół, w którym wszyscy chcieliby tańczyć. A on miał te możliwości, będąc takim pięknym tancerzem i tak dobrze, takim dobrym. Pamiętam, kiedy Gerard w szkole, mówimy o Gerardzie Wilku. Tak. W szkole, chyba w szóstej klasie był wtedy. On był On przyszedł lata. Późno. On właśnie to mogła być jego pierwsza u nas. Być może, ale wyszedł na scenę tę naszą, piękną. On tańczył włóczęgę. I coś zatańczył tak, że cała szkoła przysiadła. Oszalała, tak, tak. Pamiętam to do dzisiaj. Czyli ten talent wyszedł z niego wtedy nadzwyczajnie. Był jeszcze jeden taki człowiek w szkole, który nie zrobił kariery jako tancerz bezpośrednio, a szkoda. Był to Jurek Stępniak. A tak, on w pantomimie potem błysnął. Tak, on poszedł inną drogą, ale w takim ekspresyjnym tańcu scenicznym był także fenomenalny. Wspaniały, on cudownie tańczył błaznów, bo on chyba był w teatrze i tańczył tego błazna, wydaje mi się. On przez chwilę był w łódzkim teatrze, w Warszawie nie był. Aha. Później z łódzkiego teatru w kilku zespołach był, w Mazowszu później, w teatrze pantomimy, ale żałuję, że nie widziałem go w jakiejś wielkiej roli w balecie. Tak, ale wspaniały był, to prawda. I to było kilka takich zjawisk. Był zawsze uśmiechnięty, miał cudowne skoki, tańczył z taką radością. Tak, to było niesamowite, ta jego radość na twarzy i wszystko było takie... Perfekcyjne. Tak, idealne. No był urodzony do tańca, bo to się trzeba urodzić do tego. No i sobie jeszcze trochę pracą pomóc. No, pracą pokazuje Batman Tandy, bo to podstawowe ćwiczenie. No tak, on się nie lenił. Tak. Na całość zawsze tak, szedł. Tak. Tak samo jak Gerard. To znaczy, jak tak. już tańczył, to jak próbował, też full. No. No i czyli to jest znowu, to jest powód, dla jakiego ja nie mogłem zostać tancerzem. No ale to artystyczna dusza, która w tobie była, jednak wyszła, znalazła ujście i znalazła realizację w postaci śpiewania, pisania, komponowania. No tak, przecież wyprowadzili nas na scenę w szkole. Znaczy myśmy nie tkwili w szkole tylko, a także na scenach szkoła nas wysyłała, żebyśmy się prezentowali w zawodowych teatrach. I poczułeś to. W różnych naturalnie robiliśmy tło dla gwiazd, ale byliśmy na scenie. No to jest magnetyczne. No. A największym chyba moim przeżyciem był w pierwszej klasie na zakończenie roku polonez w sali kongresowej, który tańczyliśmy klasą. Pamiętasz to? Co, ja nie byłam w pierwszej klasie, ja przyszłam do drugiej. Ach, widzisz. To mnie ominęło. To cię ominęło. Tego bakcyla później łapałam. No to już, wiesz co, już jak zszedłem wtedy to już po tym polonezie, było, już wiadomo było, że po prostu nie mogę nic innego robić, tylko coś, co ma jakiś związek artystyczny. A ja ciebie zapytam właśnie, jak odszedłeś z naszej szkoły, czy od razu skierowałeś kroki pierwsze do piosenki, do śpiewania, do... Ja już na gitarze pogrywałem wtedy, ale trochę się zainteresowałem techniką, technikum elektryczne, parę innych. Nie mogłem zagrać miejsc. Byłeś w Kasprzaku może, czy nie? Nie, byłem w technikum elektrycznym najpierw na ulicy Emilii Plater,
a później na Woli, na Przeokopowej, który już nie istnieje, bo tam stoi w tej chwili Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale nie w tym rzecz, tylko że już nie mogłem się z tego wydobyć. Znaczy krążyłem tak, bo techniki różne, zagadnienia techniczne także mnie interesowały. Zresztą dlatego tu się spotkaliśmy, bo mam hobby. No właśnie, prowadziły w kierunku tej elektronicznych spraw. No jasne. Także i tego. Nie jestem specjalistą oczywiście od elektroniki, ale lubię mieć technikę w zasięgu, żeby coś zrobić. Wziąłeś mikrofon do ręki i zaczęło się tak, czy nie? A tam to już chodziło o muzykę. Tu chodzi o technikę, a tam chodziło o muzykę. Tak. Więc siłą rzeczy to naturalne było. Ale teraz. Ale kiedy zacząłeś śpiewać właśnie? To nie było długo, bo. Ale przed maturą? Tak. 66 rok, pierwsze nagranie w Polskim Radiu zrobiłem. Uważam to za początek swojej działalności. A ty jako solistka kiedy pierwszy raz wyszłaś na scenę? Jako solistka to po kilku latach w teatrze, ale jakieś drobne solowe partie tańczyłam od razu. Pamiętam, że była premiera Giselle i są tam takie dwie wiły, wariacje z Mirta i dwie wiły i byłam jedną z wił. I bardzo mnie interesowała ta praca, teatr, wszystko, to było takie piękne. I dużo pracowałam w telewizji, jakoś tak równolegle to szło, bo kiedyś w szkole w czymś statystowałyśmy w telewizji, na Placu Powstańców, takie maleńkie studio, wszystkie udawałyśmy Japonki, akurat nikt nie był podobny do Japonki, ale byłyśmy przemalowane na Japonki, ale to też wtedy poczułam, że to jest coś ciekawego. No tak, siłą rzeczy obijaliśmy się o te same studia telewizyjne. No tak. I pamiętam, że taki program kręciliśmy na otwarcie studia Kolor. Ale to była chyba muzyka lekka, łatwa i przyjemna, bo w tym często brałam udział, bo to był program taki najbardziej znany, gdzie potrzebowano dziewcząt dużo. No i tam zostałam solistką w tym programie. Tak. Kiedyś Kydryński mnie zapowiedział, że właśnie teraz prima ballerina muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. I musieli nagrać kilka dubli, bo ciągle coś nie, tylko mówię, ale się nasłucha. To było zabawne, powtórzył to parę razy. Także raz tylko zostałam prima balleriną. W telewizji? Tak. No, a czy to jest, a powiedz mi, czy tancerki lubią, jak o nich się mówi, prima ballerina? Nie, nie, prima ballerina jest tylko jedna tak naprawdę. Tancerki nie lubią, jak się mówi baletnica. To jest artystka baletu, powinno się powiedzieć, albo tancerka. Aha. A baletnica kojarzy się zupełnie inaczej, ale często panie redaktorki w programie, któraś mi zapowiedziała, że to wystąpi słynna baletnica. Przyzwyczailiśmy się do Zosi Rudnickiej jako znakomitego choreografa. Jednak były czasy, kiedy Zosia dosyć często pojawiała się na scenie jako tancerka, czy też, jak woli, żeby mówić, artystka tańca. I przypomniało mi się, że polska telewizja także korzystała z talentów nadzwyczajnych artystów tańca. I między innymi zachował się taki film, na którym Zosia partneruje być może najwybitniejszemu polskiemu tancerzowi po wojnie, Gerardowi Wilkowi. Oh!
kochani, to jest książka. Gerard Wilk. Tę książkę napisała Zosia. Słuchając jej wcześniej, muszę podzielić się wrażeniem, że Zosia z tych wszystkich filmów i fragmentów jej pracy sprzed lat, niewiele się zmieniło w jej osobowości. Jest dalej wiotkim, cudownym aniołkiem, który wszystko może zrobić również dzisiaj. Ale to jest dowód przyjaźni. Wielkiej, wieloletniej przyjaźni właśnie z tym artystą, o którym już wspomniał Tadeusza, który zatykał, przynajmniej mnie, zatykało mi mowę i w ogóle wrażenie, jakie wtedy jedynym okienku TVP1 wtedy, bo było tylko TVP1, filmy z Gerardem Wilkiem tańczącym, również z partnerkami, były czymś takim, że po prostu człowiek czuł się zupełnie oszołomiony. A to jest, jeszcze raz powtarzam, praca o Gerardzie, która świadczy o wielkiej, niezwykłej symbiozie Zofii Rudnickiej i Gerarda Wilka. Słuchajcie dalej opowieści i rozmowy Tadeusza z Zosią. Gerard wyjechał, bo generalnie chłopcy wyjeżdżali, dziewczęta nie miały tyle odwagi. Tancerzowi było łatwiej gdzieś na świecie załapać się, że tak powiem, do zespołu jakiegoś. A dziewcząt, tancerek jest znacznie więcej. No tak, to sądząc po składzie szkół baletowych. No tak. Tancerek tak, jest więcej tak, niż... Tak. I generalnie u nas w teatrze był bardzo dobry repertuar. Były choreografie, które przekazywali Rosjanie. Pamiętasz Aleksiej Cicinadze? Był taki balet Spartakus piękny, gdzie Gerard tak. właśnie grał główną rolę, tańczył. Potem były choreografie Van Manena, choreografie Kubańczyków, Alberto Mendeza na przykład, także repertuar był bardzo, bardzo ciekawy. No ale w tym momencie, kiedy Gerard wyjechał i chłopcy wyjeżdżali, no to, to jeszcze nie było tych Van Manenów, tylko była właściwie klasyka baletowa rosyjska. Tak, no ale na jakim poziomie? Na coraz lepszym. Właśnie. No to jeszcze cofnę się na chwilę. Tak. Ze szkoły mi się przypomniała jedna anegdota. Mieliśmy, jak o międzynarodowych rzeczach zaczęłaś tak. mówić, mieliśmy koleżankę, która nazywała się Sarita Masip. Masip Santo Tomas. Ja zapamiętałam całe. Ona była wnuczką ambasadora kubańskiego w Warszawie. Tak. A pamiętam ją dlatego, że kiedyś miałem z nią starcie. W naszej jadalni, aha. przy obiedzie, że ona, zacząłem coś Castro. Mówić, bo ta Kuba była taka, a ja już przeszkolony przez otoczenie, mówię, powiedziałem do niej, że wiesz, na tej Kubie ten Fidel Castro, a dla nich to święty był. Tak. Ten Fidel Castro to dyktator. I ona. A ona mi na to. A Gomułka dupa! Czy starcie polityczne no, mieliśmy. Absolutnie, na szczęście. Z nią, a oboje, wiesz, tak. kajtki dosyć małe. Niedorośli byliśmy. W każdym razie pamiętam, kubańską Alicję Alonso, tak. która odwiedziła Polskę. Balet także. Kubański przyjeżdżał, ona tańczyła i mówiło się o tym, że ona nie widzi nic. A tańczyła Giselle. A potem po latach przyjechała i przekazywała balet Grand Pas de Quatre. Właśnie zawsze tak siedziała i tak główkę miała przechyloną i wtedy widziała i dawała uwagi co do detali rąk. Może kątem oka coś nie, może tam jej się coś lepiej ogniskowa. No tak. Zosiu, no ale no. Teatr. Dramatyczny. Tak, dramatyczny. I znowu wyczytałem, że tak, ty pracowałaś w Chorzowie w teatrze. Rozrywki. Tak, dużo tam robiłam spektakli. Mój spektakl tam otwierał tę salę.
Bal w operze. Muzyczne przedstawienie. Spotkaliśmy się także, ale nie jednocześnie w Teatrze Szaniawskiego w Płocku. W Płocku, tak. Ja robiłam do Stachury choreografię. To reżyserował oczywiście Mokrowiecki. To było trochę później. To później. Ale także... No, w Tarnowie spotkaliśmy się też. I jeszcze gdzieś się minęliśmy, w którymś z teatrów. Może w Kielcach? Nie, ale to nie jest istotne. To nie jest ważne, to nie istotne. Czyli niby rozeszliśmy się z tej szkoły, a jednak ten świat jest bardzo, to wszystko jest bliskie jakby bardzo, ponieważ ja zajęłam się choreografią, to zaczęłam coś w teatrach robić, a ty robiłeś muzykę do sztuk, no to było blisko już. Ale teraz coś, co mnie najbardziej fascynuje i mogę powiedzieć imponuje. Nie za bardzo sobie wyobrażam, jak można zmieścić w mózgu cały balet, wiesz. Czyli postawić go na muzyce, każdy ruch umiejscowić na określone miejsce we frazie i w takcie. I to trwa 2 godziny. Jak to się daje w ogóle zrobić? Powiedz mi, przecież niby się tego uczyłem, ale nie umiem tego pojąć. To znaczy, co ja powiem o tym, bo ja wykładam od lat zasady kompozycji tańca, a tam trochę wyżej choreografię. No to się niby bardzo nie różni, ale generalnie choreografia to już jest taki bogatszy spektakl, to już spektakl jest. Zawsze mówię studentom, że muszą wiedzieć, o czym chcą zrobić. I każda etiuda musi mieć temat, bo jeśli coś układasz, muzyka ci się podoba, prawda? Fascynuje tego, czujesz ją. Ale można do tej muzyki naskładać tych ruchów całe mnóstwo, tylko one muszą coś wyrażać, prawda? I jak wiesz, o czym robisz, że on ją kocha, a za chwilę ją rzuci na przykład. Ja się nauczyłam tego od Witolda Grucy, który układając zawsze miał jakieś śmieszne podteksty. One były śmieszne, ale bardzo trafne. No i na tym to polega, że wtedy jesteś w stanie zrobić coś. No trzeba mieć plan. Ja robiłam 2 takie spektakle, można je uznać za autorskie w jakiś sposób. Nienasycenie do muzyki Tomasza Stańko i La Dolce Vita do muzyki Nino Roty. Nino Roty było Fellinim, a Nienasycenie było o Zypciu z powieści Witkacego Nienasycenie. I to było podzielone na sceny. W każdej scenie wiedziałam, o co mi chodzi, co ta postać przedstawia i tak dalej. I to potem, jak człowiek to wie, osłucha się z tą muzyką, to można nawet jej nie puszczać w kółko i robić to, i to potem będzie pasowało. Także... To znaczy, potem się tak ułożyło, że nie miałam za dużo szans w teatrze, bo im lepszych ma się tancerzy, tym lepsza będzie choreografia, bo można im dać trudniejsze zadania, można im dać jakieś trudniejsze pa. Ale potem jakoś się tak złożyło, bo bardzo długo robiłam, no właśnie miałam 2 prapremiery w Teatrze Wielkim, na tej mojej jakby scenie. Kiedy nas stały inne kierownictwa, to jakoś to nie bardzo już się udawało. I dlatego zaczęłam, pracując na prowincji, mówiąc tak, robić rzeczy bardziej fabularne, ponieważ tancerze, którzy nie mają aż takiej techniki, są bardzo często indywidualnościami aktorskimi. Że mają osobowość, no bo dlatego do tego baletu trafili. Technika może nie taka, ale wyraz artystyczny. No i wtedy też bardzo się przyjemnie pracuje. I tak było w Chorzowie. W Chorzowie na przykład zrobiłam balet o Rudolfie Valentino do muzyki Krzesimira Dębskiego. Scenariusz był ułożony, sceny podzielone. Valentino i Pola Negri, to był pierwszy solista z Warszawy, Maksim Wojtiul i Iza Milewska. A reszta to był zespół Teatru Rozrywki w Chorzowie i tam wszyscy ludzie po szkole są, ale jakby tak sprofilowani w tańcu już bardziej współcześnie.
Ja tam robiłam też Błękitną Rapsodię, w której tańczyła Ewa Głowacka ze swoim partnerem warszawskim, Wojtkiem Warszawskim też, ale ten się nazywał Marcin Kaczorowski. I ułożyłam tak, że tutaj para wirtuozów tańczy, a w tle jest zespół. Dziewczyny miały długie suknie, bardzo efektownie to w tańcu wyglądało, ale to było spójne w tym momencie. Że te ewolucje, które one robiły, były pięknym tłem, a ja nie wymagałam od nich jakichś cudów, których nie mogą zrobić. No dobrze, ale powiedz mi, bo w muzyce jest tak, że jak się jakąś kompozycję tak? przedstawia, to są takie kompozycje, w których dajemy muzykowi pole jego... Do improwizacji. Do improwizacji. Czy bywa tak w tańcu? Tak, teraz we współczesnym. Choreografowie posuwają się do tego, że rozmawiają z artystami, dają im zadania i wymagają od nich. I jak tamci nawymyślają te swoje cuda, to ten mówi, że o, że to dobre jest. I jest choreograf. Rozumiem, czyli już choreograf nie musi każdego ruchu tak. zaprogramować tak. i sobie narysować, nie? Tak. A czy robiłaś sobie partytury baletu? Partytury baletu nie. Nie, ale wiedziałam na przykład, robiłam tak, że do jednej choreografii zapisywałam pa, których użyję. Bo to akurat chłopcy tańczyli coś. I potem było mi naprawdę łatwo, ale się okazało, że połowa tych pa weszła, a wymyśliłam jeszcze inne na przykład. Ale trzeba być w jakiś sposób przygotowanym. To znaczy, wiem, ja wolę na świeżo to mieć, tak jak z naszą rozmową, że ten pierwszy pomysł jest najlepszy, że znam muzykę, wiem, o co mi chodzi, widzę tancerza i to, co mu zaproponuję, będzie dobre, a to, co przyniosę w zeszycie, niekoniecznie. Ale ja słyszałem. Bo to na człowieku inaczej jest. Że istnieje przecież zapis. A są zapisy, ale zapisuje się potem. Jak już zrobisz tą choreografię, to ci, którzy chcą, to się jakoś, jest zapis Labana, to jest kinetografia. Mhm. To się zapisuje, żeby potem przekazywać dalej. Żeby dało się to odtworzyć. Odtworzyć. Dla odtworzenia to aha. jest. A powiedz mi proszę, czy choreograf, na przykład Zofia Rudnicka, jak kończy ustawiać balet... To szampana trzeba postawić zespołowi. No, nawet trzy pewnie. Ale chodzi o co innego, że, tak. że czy pamięta, jakie zadanie, jakie pa zadała tancerzowi, czy tancerce, słuchaj, to się wszystko zaczynał... Który zaczynał spektakl. Zaczynał spektakl. Oczywiście, że tak. Wszystko się pamięta i się pamięta, jak coś jest inaczej, to się mówi o to, nie to. W czasie jednego z naszych spotkań Zosia przyniosła część tylko wydawnictw, które związane są z jej pracą. I muszę powiedzieć, że jak to się kolokwialnie mówi, szczęka mi opadła. Ile tego jest i jak różne w gatunku, jak wiele potrafi Zosia zrobić, zarówno w bardziej podkasanej muzie, jak i w bardzo poważnej. Zobaczcie chociaż krótki przegląd niektórych pozycji, które Zosia robiła. Chodzi o programy i druki. Patrzcie, więc z jednej strony opera, także Zemsta nietoperza z kolei, bardziej podkasana muza, operetka, Hrabina, tu już mamy do czynienia z operą. I wchodzi opera nowa, czyli bardzo, bardzo prestiżowa w tej chwili scena operowa w Polsce, bydgoska, w której, jak widać, Zosia także pracowała. Mamy Śpiącą Królewnę, więc co? Coś, co w serce i oko cieszy, czyli
Dobra twórczość dla dzieci. Dalszy ciąg. Ale także balet Dziadek do orzechów. Klasyka. Widzimy krakowiaków i górali, czyli coś, co jest fundamentem polskiego teatru, nie licząc wcześniejszych barokowych poczynań Jana Kochanowskiego między innymi, ale krakowiacy i górale jakby wyznaczyły początek nowej ery polskiego teatru. Tutaj mamy zdjęcie z któregoś z przedstawień Traviaty. Kandyd, proszę bardzo, jedna z najpoważniejszych powiastek filozoficznych XVIII wieku. Choć moglibyśmy jeszcze pokazać wiele takich prestiżowych programów i miejsc, w których Zosia pracowała. Posłuchajmy jeszcze jednej rozmowy. Ale jeszcze o tym, że się pa pamięta. Pamięta się oczywiście, jak zrobią coś inaczej, to mówisz, że to nie to, tu tego nie było. No. I to właśnie nie wiem, skąd to się pamięta, bo tego dużo jest, ale się pamięta. To fantastyczne. To w każdym razie chyba nie mógłbym być choreografem. Nie no wiem, wiesz, trzeba jakoś tak radę z tą przestrzenią sobie umieć radzić. To, czego też właśnie uczę, że jak się robi choreografię, to ona musi być ten układ. Dlatego kto układa, że to potem ma ochotę oglądać i że mu się to podoba. I ważna jest zmiana przestrzeni, zmiana rysunku. Chyba, że jest taki pomysł, że oni dosyć długo tańczą w miejscu i robią takie rzeczy, które są ciekawe, ale potem to już trzeba ten rysunek zmienić już, bo widz się już wtedy nuży i też muzyka pewnie. Teraz jest, powiem o muzyce, jest ta Minimal Music, Philip Glass i kto tam jest? Max Richter też. Akurat nie znasz. Ale w każdym razie jest ta muzyka, w której nie ma. Ona tak się snuje. Philip Glass jest mistrzem od takiej lejącej się wody. I do tego możesz układać, co chcesz, bo nie ma tam jakichś podziałów specjalnych, nie masz akcentów, nie masz jakiejś kulminacji. I czyli nie musisz tego synchronizować. I w tych współczesnych, no to ta muzyka się tak smędzi. Naprawdę, ta woda Philipa Glassa to nie jest moja bajka. Ale właśnie do tego można ułożyć wszystko, wszystko wejdzie w to. To znaczy ludzie układają, bo niby mają takie natchnienie, ale ona nie jest, przyłożysz inną muzykę i ona też będzie pasowała w tym momencie. No tak, taniec ma to do siebie, że bardziej od innych dziedzin sztuki zmieści się w bardzo wielu kontekstach. Tak. Będzie co innego znaczył wtedy oczywiście. Ten sam taniec. Tak, ale tańcem dużo można pokazać, ale ja powiem też zabawną rzecz o tej muzyce. Ja układam Ewa Głowacka i Has z partnerem na taki koncert do Filharmonii i walc. Boże, to był jakiś walc Haczaturiana. No i myśmy zrobili ten walc. On był z maskarady? Nie, to był... No nieważne. Walc Haczaturiana. I oni pojechali tam na miejsce. To była jakaś filharmonia, nie pamiętam gdzie. Maestra staje, bo to była Agnieszka Krajner. Zaczyna grać, a to nie jest ten walc. A partner mówi do Ewy, tańczmy. I się okazało, że on miał tyle samo taktów, co tamten walc i wszystko się zgodziło. Także też w muzyce klasycznej jest ta przewidywalność, masz to wszystko wymyślone. No, podobnie frazy gdzieś frazy, przewidywalne. Tak, jest ta kompozycja jakoś tak ułożona, że A, B, A na przykład i ci się zgodzi potem. Ale tak. To było przeżycie naprawdę dla nich duże. Ale chcę też powiedzieć o takim aspekcie, że
ten sam taniec w muzyce, szczególnie w jakiejś aleatoryce, czy w jakimś takim, że jak mówiłeś, że się cnuje, to w zależności od tego, co ta muzyka wyraża, to co innego będzie też taniec wyrażał. Znaczy inna treść jest tańca, zmienia się jej wyraz, zawartość tańca, jak sądzę. Czyli zależy też, gdzieś to razem sobie przydaje znaczenie. Tak, ale powiem też o takiej ciekawej rzeczy, że na przykład pokazywałam studentom taniec śnieżynek. To jest słynna taka scena w Dziadku do orzechów w pierwszym akcie. I on był w iluś wersjach. I właściwie każda była zupełnie inna, a taki choreograf Matthew Byrne, który zrobił na przykład Jezioro Łabędzie, gdzie łabędzie są mężczyźni. Nie widziałeś tego? No to koniecznie musimy potem zobaczyć chociaż fragment. Ale ja chciałam powiedzieć o tych... A, i on zrobił, że tam oni na łyżwach wszyscy jakby jeżdżą w tych śnieżynkach. Też bardzo ciekawy taniec. Także choreografowie, jak robią reinterpretację baletów klasycznych, bo to się tak ładnie nazywa, jak zrobisz inaczej, zostawiasz treść albo tą treść modyfikujesz, no to wtedy jest reinterpretacja, ale sceny zbiorowe pozostają tymi samymi scenami, no i wtedy można układać coś innego i inaczej. Także sztuka się łączy i daje nowy wyraz, tak jak połączymy balet z muzyką, to i muzyka inaczej brzmi wtedy i balet inaczej wygląda, prawda? Że no, właśnie o tym mówiłem. Zresztą może dlatego, że byłem w szkole na Moliera, ale myślę, że nie tylko dlatego. Taniec, mówię nie o tańcu tym, którego używamy w życiu bankietowym, tylko mówię o tańcu scenicznym. Jest dla mnie piękną tajemnicą i zawsze budzi we mnie zachwyt, jak ktoś potrafi tańczyć. Imponuje mi to i bardzo mnie to przejmuje estetycznie i emocjonalnie. Tak. Ostatnio ktoś zrobił choreografię na trzech chłopców i dziewczynę. No, jeden z tych moich studentów, absolwentów już. Bardzo utalentowany. On studiował trochę online, trochę, no właśnie prawie cały czas online, bo był latem tylko przyjeżdżał w Tulsie, w Stanach, w takim zespole. I przyjechał tutaj i właśnie zrobił choreografię na trzech chłopców i dziewczynę. I to było teraz na koncercie. I tańczył też taki Max Wojtul. To jest gwiazda Teatru Wielkiego, ma 45 lat i już jest trochę odsunięty od tańczenia, ale on to w choreografii Krzysztofa Pastora z Kurta Weila, ze spektaklu. On jest tylko w takich cielistych majtkach. Jak on pięknie tańczył, to słuchaj, to można by oglądać. Każdy ruch był... czy jak to, taki prawdziwy. Każdy ruch, nic nie było fałszu w tym i to było jeszcze piękne technicznie. Także oglądanie baletu to jest naprawdę duża przyjemność, a tańca męskiego to już na pewno. No, jesteś kobietą. Ale wiesz, że to mówią nie tylko, no mężczyźni też lubią oglądać. Ja powiem tak, jak dziewczyna pięknie tańczy, to naprawdę jest coś fantastycznego. A cudownie, jest taka tancerka wybitna, którą uwielbiał Gerard, Sylwii Guillem, ona też już teraz ma siwe włosy i nie tańczy, nie z powodu siwych włosów, tylko już takimi. Ona była gimnastyczką artystyczną i poszła do szkoły baletowej w pewnym momencie, nie od razu,
I się okazało, że ona ma ciało stworzone do baletu. Właściwie od niej się zaczęła moda na to wysokie podnoszenie nóg. Ona nawet miała reklamę, reklamowała zegarek Swatch. Stała z podniesioną nogą tak wysoko i tam było, jest dokładnie godzina 6. No tak. Ale tak, wiesz, że... dla mnie zachwycające była właśnie wspomniana przez ciebie Ewa Głowacka. A, Ewa Głowacka, tak. Czy Ewa Wycichowska. Wycichowska, tak, bardzo interesująca, taka z tych bardziej ekspresyjnych osób. Za to, chociaż Ewa Głowacka miała duży temperament, ale miała w sobie no, coś wyjątkowego. No, absolutnie wyjątkowego, rzeczywiście. Warunki fizyczne. Ja właśnie powtarzam w kółko coś takiego, że jest taki krytyk angielski, Haskell, i on mówi, że wybitna tancerka klasyczna to jest dobro narodowe. No i jest coś w tym. Nie ma często pewnie, wybitnych tak. tancerek. Nie ma indywidualności. Na przykład teraz w teatrze, no to jest, jakbyś tak chciał zobaczyć w balecie, czy jest ktoś wybitny, to właściwie nie ma. Bo to nie jest tak, że cały czas jest dużo świetnych tancerzy. Tak samo Boris Ejfman, taki choreograf, o którym może słyszałeś. On tu przyjeżdżał do Polski dużo i często przez parę lat. Teraz ma swój teatr i swoją szkołę w Petersburgu i światową karierę. Ale co o tym Ejfmanie chciałam powiedzieć ciekawego? Że no właśnie, co chciałam powiedzieć o nim, że wybitny, ale nie, to było jeszcze coś innego. No trudno, ciach. Ale Boris Ejfman przyjeżdżał do nas często, a właśnie powiem taką rzecz, co nie o tym to miało być, ale tutaj był kiedyś taki tancerz Sławomir Woźniak, który zdominował wszystko i wszystkich, nie tylko talentem, ale i swoim, że tak powiem, parciem do przodu. Także jak był spektakl, który miał trzy części, to on tańczył każde solo w każdych tych częściach. Czyli nie, że kto inny tańczy drugą, tylko on. No nieważne, oni z tym Maksem Wojtiulem tańczyli w balecie Ejfmana Czajkowski. I był Czajkowski, jego alter ego. Widziałem to przedstawienie. Tak, i oni tańczyli tak pięknie, że nawet Ejfman, o już wiem co chciałam powiedzieć, że nawet u Ejfmana nie było tak dobrego duetu. A o Ejfmanie chciałam powiedzieć to, że on całe lata miał takiego, Galiciani się nazywał, Iwan Markow. Znam dobrze, bo przyjeżdżali co roku z nowym spektaklem. A właściwie nie ma takich, którzy godnie ich zastępują. Właśnie się skarżył, że nie ma indywidualności. Bo technikę można opanować, ale jak się nie ma tam w środku czegoś... Ale to statystyka. Raz jest więcej, prawda? Raz mniej. No tak. A rzeczywiście takie, nie wiem co akurat, co ty o tym sądzisz, ale... Tak. Jakiś zaznaczył się w epoce całej, być może także z powodu legendy, z powodu Białe Noce, wiesz, Barysznikow. A Barysznikow jest legenda, ale to rzeczywiście on jest wybitny. Ale mnie zatykało, wiesz, jak patrzyłem na to, jaki on ma wyraz, jaką ma głębię, treść, wiesz. A przy okazji, jak fenomenalnie wykonane. Ale ja nie jestem fachowcem. Nie, ale tu znasz się na pewno. Nie wiem. No tyle o ile, bo przecież nie mam kontaktu bezpośredniego z zawodem. Ja może troszkę więcej wiem od przeciętnego ale miłośnika. Ale to robiło na mnie takie wrażenie. Tak, on wspaniały. Wspaniały. On nie za wysoki. No nie za wysoki, malutki nawet dosyć, ale jakieś takie proporcje, jakaś taka lekkość w tańcu, wspaniały. I oczywiście, co jest jeszcze, że tancerze z duszą i charyzmą, wyszkoleni na przykład w technice, tak jak w Rosji, Waganowa, prawda, technika tańca klasycznego, oni potem jadą w świat i tańczą różne inne rzeczy, bo ich ciało to potrafi, ich umieją się potrafią znaleźć. Wszystko. W innych technikach też umieją się odnaleźć. Mają ciało dyspozycyjne. Tak.
No i jak ma osobowość? On fantastycznie, on tańczył z Lizą Minnelli, taki świetny numer, gdzieś można go zobaczyć. O, świetny. On był takim pupilem i ulubieńcem tam w Petersburgu. Jak uciekł, to wszyscy byli zdenerwowani bardzo. No, był też taki film o Nurejewie i jego ucieczce. No, Nurejew to jest zjawisko, też niesamowite. I najpiękniejsza para, jaka była na świecie, to jest Nurejew z Fontaine. Oni byli, 20 lat różnicy było, ona właściwie chciała już kończyć karierę, kiedy on się pojawił. I coś tak niesamowitego zaiskrzyło między nimi, jakoś to się dopełniało, ona była piękna i doświadczenie z jej to, z jego żywiołowością, wspaniałe. No, no są takie zjawiska na świecie. To jest miłe i sztuka cieszy i można, i należało, każdy powinien mieć w domu parę ładnych, klasycznych rzeczy do oglądania, żeby się uduchowić. Ponagradzali cię, pracowałaś w teatrze, w operach. A to pół wieku jest, słuchajcie, się zastanawiałam. Pracowałaś w telewizji, zrobiłaś setki programów telewizyjnych. Setki, bo pamiętam, że ciągle coś było, nie? Że co? Otworzyłem telewizor, patrzę, moja koleżanka i robiło mi się przyjemnie. Długi taki czas. Pracowałam z Olgą Lipińską, to też jest hardkorowa sprawa. No ja, ale... Z nią to podobno hardcore był. Nie, ale tu muszę powiedzieć, hardcore polegał też na tym, że ona była szalenie wymagająca i nie puściła nigdy byle czego. I opowiem właśnie tak, jak praca z nią wyglądała, że była sala pola kiedyś w telewizji, ona była taka długa, na końcu było lustro. Próby kiedyś osobno były próby aktorskie, osobno tańce się próbowało. A potem było, że siedziały dziewczyny tam, scenografki, rozmawiały z Olgą o kostiumach i ja próbowałam pod tym lustrem. No i potem Olga podchodzi i mówi, no pokaż. Nie, nie chcę tego, okropne. Ja mówię, nie, no dobrze, no ja robiłam inaczej. Trzeba było pyk i wymyśleć inaczej. I to bardzo była ciekawa praca. No, ale stresująca czasem. O, przy nagraniach, tak, stresujące, tak, tak. No. Ale co ja powiem, tam była zawsze najwyższa jakość. To prawda, że to było... I to szło w tym kierunku cały czas, także, że ona chciała zawsze jak najlepiej. No, no była trudna we współpracy na pewno, ale spotykamy się czasem u niej i ona się tak cieszy, jest tak miło. Bo jednak te wspomnienia to ileś lat, przecież co miesiąc był kabaret. Tam było po 4-5 piosenek tańczonych na przykład. No ruchliwe było rzeczywiście i tak. Dynamiczne zawsze. Ale i teraz tak, i tak można by wymieniać, to, czym się zajmowałaś w życiu. Ale nie uczyłam w szkole. Nie uczyłaś? Nie miałam klasy, nie. Ja tylko nie chciałaś? Nie. Jak moja córka poszła do szkoły baletowej, to ja potem, jako rada rodziców, co roku na koncert robiłam im choreografię tej klasie. Aha. Taki prezent był. Uczenie to wymaga takiej sumienności, staranności, a ja, ponieważ ta choreografia mnie bardziej interesowała, to jednak... No i oddałaś siebie, a właściwie swoją osobowość, ci, co znają cię, będą wiedzieli, o czym mówię. Oddałaś swoją osobowość życzliwą w książce o Gerardzie. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo i jemu to się należało, i ciebie obnażyło taką, jaką jesteś naprawdę, czyli taką, jaką jesteś codziennie, że nie jesteś zafałszowana. A ta książka by wykazała jakieś innego typu ambicje twoje, a ich nie wykazało. Wykazała, że jesteś właśnie taką, jaką cię znamy. Zosiu, dziękuję ci, że przyszłaś do mnie. Dziękuję bardzo, było mi bardzo przyjemnie i wspomnień mamy jeszcze tyle, ale to się nie da tak wszystkiego opowiedzieć. Jestem w tej szczęśliwej sytuacji,
że po raz pierwszy słyszałam to wszystko, co słyszeliście wy. Jestem pod wrażeniem Zosi intelektu, mądrości, wrażliwości, delikatności, nie mówiąc o tym, co w życiu zrobiła. I jeszcze jedna myśl, słuchając tych waszych rozmów, przyszła mi do głowy, czy aby nie tak powinny wyglądać lekcje w szkole, jakiejkolwiek, na jakimkolwiek poziomie, od dziecka do matury. Może świat byłby wtedy inny, gdyby opowiadano o tym, czym jest sztuka, jak się do czegoś dochodzi. Niechby to byli muzycy, niechby to byli tancerze i tak dalej. Naprawdę świat nie byłby pełen zła, gdyby to działało na dzieci i potem dzieci rosnące. Czasem przyjemności życiowe zbiegają się. Ja mam taki moment akurat, bo pominąwszy, że z Zosią zawsze jest przyjemnie rozmawiać i że ta rozmowa, jak sądzę, zainteresowała was, to oprócz tego, jakby powiedział bohater mojego dzieciństwa, Winnetou, serce Tadeusza się raduje, ponieważ wyszła nowa płyta. Jest to płyta głęboka dla mnie, głęboko dla mnie ważna, ponieważ dotyczy początków polskiej literatury. Jan Kochanowski. Pieśń świętojańska o Sobótce. I co mam mówić? To jest ta płyta. Ona będzie w sprzedaży. Kameleon Records w sieci. Proszę wygooglać, jeśli ktoś by miał ochotę. Zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że wam się spodoba. To już koniec naszego spotkania. Myślę, że zdobyliśmy jeszcze paru serca paru słuchaczy. Mam taką nadzieję, że będą o nas dobrze mówić. Dziękujemy patronom, tym, którzy już są. Zapraszamy do wspomagania nas, tych, którzy jeszcze się wahają. Będą następne spotkania. Zosiu, to była wielka radość oglądać i słuchać ciebie.